doktora Michała Ceglarka, doktora nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia, absolwenta studiów z zakresu literaturoznawstwa, archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz bezpieczeństwa narodowego. Pan Michał Ceglarek jest kustoszem Archiwum Naukowego Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, wykładowcą akademickim i nauczycielem z wieloletnim stażem. W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach związanych z historią XX wieku, dziejami Wojska Polskiego, historią literatury, źródłami archiwalnymi oraz historycznymi uwarunkowaniami bezpieczeństwa narodowego. Pan doktor Michał Ceglarek jest laureatem nagrody Feniks 2022 w kategorii Historia Niepodległa oraz 10. edycji konkursu imienia Władysława Pobuk-Malinowskiego za najlepszy debiut historyczny roku w zakresie historii najnowszej. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj gościć pana Michała. Dziękujemy panie profesorze za udział w organizowaniu tego spotkania i oddaję pan głos. Dobrze, dziękujemy bardzo państwu za obecność dzisiaj. Dzisiaj konkurujemy z wyjątkowo rozbudowaną ofertą kulturalną, więc tym bardziej dziękujemy, że wybraliście wieczór w bibliotece. Proszę Państwa, dzisiaj gościmy specjalistę, tak jak pan doktor został przedstawiony. Michał Ceglarek, pracownik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina. Myślę, że możemy tu wspomnieć o wielu aspektach aktywności, bardzo często właśnie związanej z archiwistyką, czy też muzealnictwem. Tu mają Państwo przede wszystkim dzisiaj przedmiot naszej rozmowy, to jest memuarystyka, to wspomnienia Władysława Pichniewicza, wspomnienia, moje wspomnienia z Litwy, wydane z, jak ustaliliśmy z Michałem, z maszynopisu odkrytego gdzieś głęboko w piwnicach, w archiwum Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Tak, w archiwum. W archiwum pewnie jest jeszcze troszeczkę takich niespodzianek. Pewnie jest o czym mówić. Tu mamy do czynienia rzeczywiście z bardzo fascynującym życiorysem. Władysław Pichniewicz, którego przedstawi Państwu nasz gość. Przede wszystkim związany z dramatycznymi przemianami pierwszej połowy XX wieku na Litwie, czyli między innymi sformułującym się państwem litewskim i trudnym miejscem Polaków w granicach tej kształtującej się po 1918 roku państwowości. O tym w realiach takich zastajemy bohatera naszej gawędy. Proszę Państwa, powiedziałem, że to nie jest jedyny przejaw Twojej aktywności, Michale. Aktualnie pracujesz nad korespondencją Małcużyńskiego, Witolda Małcużyńskiego z Jerzym Giedroyciem. I to zapewne będzie kolejna pozycja w opracowaniu naszego gościa, z którą będą mogli Państwo się zapoznać. W opracowaniu, proszę Państwa, książka jest w sprzedaży, to znaczy z bardzo bogatym wstępem, obszernym aparatem krytycznym, zachęcam do lektury przypisów, gdzie możemy śledzić nie tylko dzieje historyczne, ale i los rodzin, w tym rodziny Pichniewiczów, których Michał Ceglarek opisuje. No i mamy oczywiście również coś w rodzaju istotnego edytorskiego zaplecza tego wydania, bo nie mieliśmy do czynienia z kolekcją sensu stricto, prawda? To znaczy te teksty, które zostają odnalezione któregoś dnia w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, nie składały się w całość, bo przynajmniej nie dawały gwarancji całości. Oddaję głos naszemu autorowi. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dla mnie pobyt w Ostrołęce jest pierwszym pobytem w tym miejscu i w tym mieście.
Dlatego tym bardziej się cieszę, że zostałem zaproszony, ale także poniekąd za tym zaproszeniem stoi również bardzo ciekawa historia, o której chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć, czyli o historii rodziny Władysława Michniewicza i Michniewiczów jako takich. O, właśnie, Klawiatierewie. Przepraszam od razu za mój głos, ale czas powrotu, albo chyba lotu i powinna również z Michniewicza nie musiałem się gdzieś prześmienić, ale myślę, że to nie wpłynie na wartość dzisiejszego spotkania. Pytanie jest przez Litwinów jako no, w takim najdelikatniejszym określeniu jako czynnik czy dwór pasożytniczy, mimo wszystko zostaje jednak dostrzeżone. Na to się składa, proszę Państwa, dość szeroka jakby płaszczyzna, czy też perspektywa tego. Ja umieściłem jakby na końcu, na okładce monografii, taki wyrywek. Ja myślę, że on jest bardzo konstytucyjny dla zrozumienia idei tego, kim był, ale także tego, co robił Michniewicz na Litwie. I ja piszę o tym celowo, czyli ja piszę, Władysław Michniewicz o tym wspomina, że kiedy upłynął już określony czas od pewnych wydarzeń, pewnych faktów historycznych, to i oczywiście Michniewicz sobie zdawał sprawę, że jakby zresztą ten zmierzch tej Litwy Mickiewiczowskiej, o której pisał Władysław Wręcznej, on już dawno minął, prawda? Ale właśnie, mimo tego, że ten zmierzch już tam zawarł, to Michniewicz pisze, że w ten sposób. W dzisiejszej Litwie polskie ziemiaństwo przeszło do historii. U nas też się wkrótce zapomni o tym, że Polacy na Litwie nie byli intruzami. Coś pozytywnego z siebie dawali i warto, żeby o tym pamięć pozostała. Pamięć o ludziach, których rolę tak chętnie się wybacza. I nie ukrywam, że jakby przyświecała mi idea, kiedy po raz pierwszy odnalazłem zbiór Władysława Michniewicza w naszym archiwum, to taka idea, która mi przyświecała na etapie pisania wstępu i potem opracowania edytorskiego, to była kwestia, proszę Państwa, tego właśnie, co Michniewicz napisał, że przez tą monografię chcę pokazać, zresztą to też bardzo dobrze wybrzmiało podczas mojego ostatniego pobytu w Wilnie, że Polacy w Republice Litewskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego nie byli intruzami, ani nie byli też pasożytami, jak chciał, czy jak przedstawiała ich chociażby prasa litewska, czy też oficjalne czynniki polityczne, państwowe. Oczywiście to jest również bardzo złożona historia, tutaj można byłoby długo dyskutować. W każdym razie Michniewicz jest bardzo dobrym przykładem tego, że przede wszystkim to, co tu przed chwilą zostało powiedziane, nie byli intruzami, ale mimo wszystko starali się budować ten kraj i uczestniczyć w jego odbudowie także. No bo jak Państwo zapewne też wiedzą, w 18 roku Litwa również jako państwo rozpoczęła swoją przygodę już jakby na swój własny rachunek, można by powiedzieć, uniezależniając się od Rosji, co też nie było procesem łatwym. Sami doskonale wiemy, znając naszą historię, jak trudno było odbudować Polskę czy kraj, państwowość po tylu latach zaboru, a jeszcze bardziej rozdarcia pomiędzy trzy prowincje. No to tym bardziej ten sam problem dotyczył może nawet i w większym stopniu odbudowy państwa litewskiego. Ja tutaj może nie chcę usprawiedliwiać Litwinu, bo ten problem jest, tak jak powiedziałem, złożony, ale uważali, że polityka, którą przyjmą, tej wrogości do Polaków, nienawiści do Polaków, że być może w jakimś sensie ułatwi im ochronę własnych interesów państwowych i wszystkiego tego, co się z tym wiąże. Ale to jest oczywiście, nie da się tego zamknąć w jednym prostym zdaniu. Na tym trzeba byłoby skupić przynajmniej serię spotkań, żeby to doskonale wytłumaczyć. Jeżeli mogę, to z tym, który się otwiera, który pokazuje nam cały dramatyzm sytuacji Michniewicza, wiążą się dwa
ale przejmujące cytaty swojego wstępu, już nie samego Michniewicza, ale osób, które nazwiska przywołałeś, o tej instytucji, która odchodzi w niepamięć. Mnie rzeczywiście to przyjęło rodzajem, czy ja wiem, grozy być może, a na pewno wzruszenia. Chodzi mi o słowa Bernsteina, wspomnianego przez siebie, który mówi o Litwie, że jesteśmy ostatni, którzy zachowali uczucie z tą dzielnicą. Następne pokolenia już tylko teoretycznie zajmować się nią będą, tak jak Asyrią. I zresztą to jest porażające w porównaniu Litwy do Asyrii. I drugi cytat Eugeniusza Romera, kiedy już opisujesz sytuację w 1920. Sytuacja również Michniewicza. Jako Polacy, chociaż na Litwie zamieszkali, musimy wierni pozostać naszej narodowości. Żadnego zawarcia się swojej polskości, żadnych w tym względzie kompromisów. Musimy dobijać się uznania naszej narodowości, uszanowania i języka. Ale to wszystko nie pozbawia nas charakteru obywateli tego kraju, w którym od wieków jesteśmy zamieszkali, w którym i dla którego pokolenia naszych dziadów pracowały na każdym polu. Musimy wszystko spełniać, co nakłada na nas pojęcie obywatelstwa krajowego. Musimy dla kraju tego pracować, chociażby chwilowa polityka sfer rządzących była dla nas nieprzychylną i chciała nas jako wrogów traktować. Właśnie dlatego, a też moim zdaniem bardzo istotne, pośród tego nie możemy dać się zepchnąć do roli jakichś obcych kolonistów, swój tylko interes mający na oku, bo gdybyśmy charakter ten przyjęli, stracilibyśmy rację bytu i grunt pod nogami i polityka dążąca do wybarcia nas z tego kraju byłaby usprawiedliwiona. Dalej mocne słowa o elemencie polskim, o szowinistycznej polityce młodego państwa litewskiego. No właśnie, przywołuję to, bo moim zdaniem bardzo dużo w tych słowach przenikliwości, świadomości, w jaką rolę tych litewskich Polaków, młode państwo litewskie chce wprowadzić, obcych kolonistów, powiadasz za Romerem, jeżeli zostaną uznani przez ogół litewskiego społeczeństwa za kolonizatorzy, przegrają. My nie znamy tego świata. Znaczy my bez twojej erudycji historycznej, bez warsztatu historyka, my znamy inne opowieści. Przychodzi na myśl m.in. książka Floriana Czernyszewskiego, Nad Berezyncy. My widzimy ten świat jako Arkadię, która odeszła w przeszłość. Arkadię, którą tacy jak Czernyszewski usiłują utrwalić, udokumentować, zatrzymać. Nie widzimy zmagania. A to cytaty historyków, których przywołujesz, to jest realne zmaganie o tożsamość, która ulega stopniowemu zmaganiu. Tutaj bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę na kwestię, którą ja zaczynam pisząc wstęp, przywołując Bernsteina. Tutaj tylko takie dopowiedzenie pełne. Te słowa, które przytoczyłeś o tym Litwie Mickiewiczowskiej w porównaniu do Asyrii, one, proszę Państwa, pojawiają się w roku 1925 podczas spotkania Towarzystwa Historycznego tego Wileńskiego. 25 rok, kiedy Bernstein pisze o takim właśnie, on sobie już jakby zdaje sprawę z tego, że no właśnie oni są jakby chyba ostatnimi już, którzy jakby czują tą dzielnicę. Pamiętajmy o tym, że mowa jest o Wilnie. Michniewicz i jego geografia będzie troszeczkę dalej w Republice Litewskiej. Natomiast takim do uzupełnieniem, ja też pisząc wstęp, starałem się jakby ulokować go no, w podobnych relacjach, które dotyczą tego okresu. Oczywiście tutaj chociażby ogromny pamiętnik, czy w podobnej zasadzie Szklennika, który został wydany jakiś czas temu, albo też to, co ja tutaj przywołuję, to postać Paszkiewicza. Paszkiewicza, którego być może Państwo znają, bo to jest wybitna postać, znana dla twórców czy specjalistów od chociażby prasy, bo dość wspomnieć, że Paszkiewicz to współtwórca polskiej prasy w Republice Litewskiej.
Instytuta Piterskiego i oczywiście redaktor Dnia Gowickiego, tego narzędzia, które było bardzo istotne, jeśli chodzi o chociażby język, czy też polską kulturę w Republice Litewskiej. I co jest też istotne, to jest jakby jego wspomnienia, które pojawiają się, one zostały też całkiem niedawno wydane. Natomiast one są jakby taką klamrą, która domykają to, co na to zwróciłeś, Karol, uwagę w kontekście Brenszteina. Bo Paszkiewicz napisał już pod koniec swojego życia, kiedy już właściwie kończył się jego żywot, napisał tak. W tym zakątku cicho i powoli zapadał zmierzch Litwy Mickiewiczowskiej, to na którą zwróciliśmy uwagę. Wszystko zdawało się być definitywnie skończone, pogrzebane i nie byłoby potrzeby odgrzebywania przeszłości, i teraz bardzo istotne słowa, która należała już do historyków i archeologów. Dopiero teraz, gdy od zakończenia wojny minęło wiele lat, zaczęły odzywać się wspomnienia, budzić potrzeba utrwalenia tego. Proszę zobaczyć, że jak te słowa, one doskonale współbrzmią nie tylko z Brenszteinem o wiele, wiele lat wcześniej, z 25 roku, ale także z tym, co jest na okładce specjalnie przeze mnie umieszczone ze słowami Michniewicza o tym, że Polacy nie byli intruzami. Michniewicz, tak jak powiedziałem, on sobie zdawał sprawę, że jego świat za chwilę się skończy. Dlatego też postanowił podarować dwa egzemplarze, żeby było też jasne, też tego ja we wstępie też o tym piszę. Zupełnie uczciwie, że Michniewicz spisał dwa egzemplarze wspomnień. Jeden podarował Osamineum we Wrocławiu i one sobie tam spoczywają. Natomiast drugi został podarowany ówczesnemu towarzystwu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, które jest dzisiaj kontynuatorem towarzystwa, jest właśnie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, jako składowa Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, więc dlatego też mieliśmy pełne prawo, żeby te wspomnienia opublikować. Natomiast chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, taką, która będzie podsumowywała i Paszkiewicza, i Brenszteina, i Michniewicza. To, proszę Państwa, jest to, że ziemia, na której żyli ci ludzie, ona przez bardzo wiele, wiele lat, właściwie wieków, można by tak powiedzieć, ona była miejscem koegzystencji dwóch narodów, Polaków i Litwinów. Oczywiście ta przestrzeń tej koegzystencji, ona została w pewnym momencie bardzo brutalnie unicestwiona. No, chyba nie trzeba nas, Polaków, specjalnie przekonywać do tego, że tą przestrzenią, która unicestwiła, to są dwie ideologie XX wieku, najbardziej okrutne, jeśli chodzi o historię ludzkości. Trudno się tutaj spierać, która bardziej była okrutna i tak dalej. Natomiast na pewno te totalitarne, które chciały zawłaszczyć no nie tylko obrazowało tą politykę, czyli nie tylko warstwę materialną, ale także kwestię umysłu, serca, bo to była też kwestia tego, jak należy myśleć, co należy myśleć. Nie przypadkowo te ideologie uderzają w ziemiańskie. Dokładnie tak. W tą warstwę społeczną, która nie tylko, jak zauważasz, była czynnikiem postępu, ale przede wszystkim to, na co wydaje się być ogromną lekcją dla nas w uprawie XXI wieku, o którym zapomina bardzo wielu ludzi, to kwestia tożsamości. Kim jestem? Dlaczego taki jestem? Jaka jest moja historia? Na czym powinien odbudować swoją przyszłość? Michniewicz miał świadomość tego, kim jest ta kwestia tożsamości. Pamiętajmy o tym, że mówimy o bohaterze, który jest w prostej linii spokrewniony z Fryderykiem Chopinem. No właśnie, chciałbym to zapytać. To się nie pojawiło może na początku właśnie, więc ja od razu może wytłumaczę. No bo ja kiedy też pierwsze spotkanie były, kiedy była promocja książki, to właśnie co wspólnego Bronisław Michniewicz ma z Fryderykiem Chopinem? Bardzo wielu ludzi się zastanawia, co. A natomiast historia jest bardzo prosta, proszę Państwa, bo tak jak powiedziałem, w prostej linii Bronisław Michniewicz jest prawnukiem najstarszej siostry Fryderyka Chopina, Ludwiki
Jędrzejewiczowej. To zupełnie zrozumiałe. To nie ma jakby, to nie jest zagmatwane, że coś tam po kimś i tak dalej. To jest jakby w prostej linii. Zresztą. Teraz po raz w tych dokumentach, o których mówisz, po niemuńku, w tym, tak, zaraz, pojawiają się pamiątki po Chopinie. Jestem właśnie ciekaw, co konkretnego jeszcze on mógł mieć w ręku. No właśnie, dlatego też myślę, że bardzo zasadne byłoby, gdyby uzupełnieniem tego dzisiejszego spotkania była wizyta Państwa, także tych, którzy nas słuchają, czy też oglądają, mam nadzieję, kwestia wizyty w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, bo tam mogliby Państwo dotknąć, zobaczyć na żywo oryginalnych pamiątek związanych z Fryderykiem Chopinem. Tutaj myślę głównie o spinkach, które były własnością Fryderyka Chopina, czy też słynny zegarek podarowany polskiemu kompozytorowi przez panią Katalin. Ja wiem, że być może dla niewielu z Państwa to coś mówi, ale tak jak powiedziałem, no Michniewicz wychowywał się jakby w tej przestrzeni, w której na pewno był obecny, teraz użyję tego języka z II Rzeczpospolitej, kult Fryderyka Chopina. I teraz ja we wstępie piszę też o tym, że kiedy Michniewicz był małym dzieckiem, proszę Państwa, to i tutaj jest cytat. W salonie przez długie lata, oprócz pianina, stała wielka pamiątka fortepian Fryderyka Chopina. Ten ostatni, firmy Pleyel, miał wewnątrz srebrną plakietkę z napisem francuskim, że służył mistrzowi w latach jego ostatnich. Dostał się on w spadku jego siostrzenicy Ludwice z Jędrzejewiczów-Ciechowskiej, a po jej śmierci jej dzieciom. I Michniewicz pisze dalej. Mamusia jednak zrezygnowała z praw do niego na korzyść rodzeństwa. Niemniej, ponieważ nikt nie miał u siebie miejsca, gdzie go postawić, zabytek był długie lata stał w salonie rodziców i przypominam sobie, że niejedna słowa muzyczna, jak mi mówiono, przychodziła go obejrzeć, dotknąć klawiatury. To miał nieco staroświecki, jak klawikot, co sam sprawdziłem. Granie na nim było surowo zabronione, tym większą stanowił pokusę. Więc to jest tylko taki jeden z elementów tej atmosfery obecności Fryderyka Chopina w rodzinie Michniewiczów. Chociaż z drugiej strony pamiętajmy o tym, że od 1914 roku Michniewicz przebywa właściwie aż do momentu wysiedlenia 1940 roku na Litwie, czyli w majątku, którym gospodaruje. Tutaj też jakby geograficznie mówiłem na początku Republika Litewska, natomiast tutaj trzeba jeszcze też powiedzieć, że Michniewicz spędził właśnie ten okres 1914-1940 w majątku po Niemunie. Najpierw w powiecie nowoaleksandrowskim gubernii Kowieńskiej Cesarstwa Rosyjskiego, a po 1918 w powiecie rakijskim. Czyli rakiszki to jest ten geograficznie miejsce, bo jak Michniewicz napisze zresztą wielokrotnie, szło się tam, czy jechało się na stację do Rakisza, żeby się można było udać gdzieś indziej w dalszą podróż. Tak więc panie Wójcie, większość z tych pamiątek na pewno musiała tam się znajdować. Na pewno do 1940 roku. Tutaj mamy niektóre wymienione, tak? Ekrytuar podróżny po Chopinie z Heban wykładanego szynkretem i brązem. Prawdziwy ból zawierający wewnątrz oryginalny ferbart o pogrzebie kompozytora, jego gęsie pióro, brązowe popiersia Moliera i Rousseau, fortepian Mühlbacha, empirowy zegar i tak dalej, tak jakby odzwierciedlimy jakby wnętrze tego ziemskiego dworu. Oczywiście tutaj na osobną uwagę, proszę Państwa, zasługuje historia samego Niemunka, bowiem tam w dostępie też ja przytaczam właśnie jakby opis Bernsteina, kiedy on używa takiego bardzo ładnego sformułowania jak ubikacja. Ale w kontekście nazywania izb, czy pokoi, pomieszczeń, mieszkalnych.
Piechniewicz znalazł się w Poniemniku dlatego, że po skończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, ówczesnym Uniwersytecie Jagiellońskim i ówczesnym studium rolniczym, tam też poznał pochodzącą z Wileńszczyzny swoją przyszłą żonę, Zofię z Szostakowskich. No i właściwie oboje wracają do Polski, znaczy wracają, to była wtedy Galicja, to było Królestwo Polskie. Wracają we wrześniu 14 roku, czyli właściwie już paręnaście dni po wybuchu I wojny światowej w Wilnie, zawierają związek małżeński. No i jak to przed młodymi ludźmi staje przestrzeń fundamentalnego pytania, co dalej, czy gdzie będziemy mieszkać. No i oczywiście jakby z pomocą przychodzi wuj Zofii, słynny Kazimierz Świątecki, myślę, że ta postać na historii Wileńszczyzny, czy też tych ziem jest bardzo istotna, bo jest to zasłużona postać, chociażby znana z działalności Banku Ziemskiego. Był właścicielem Poniemniuka, ale z tej racji, że przejął tę impotencję, czyli stał się zarządcą ogromnych przestrzeni majątku należącego do Tyszkiewiczów, czyli hrabiego Tyszkiewicza, głównie w Czerwonym Boże, czy też na Litwie, czy też na Białorusi, no to pojawiła się szansa, że Świątecki odda zarządzanie Pichniewiczowi, doskonale do tego przygotowanemu młodemu rolnikowi, no i będą sobie gospodarować tym majątkiem, więc to było idealne miejsce dla młodej pary, gdzie mogli jakby rozpocząć swoją historię. I rzeczywiście ta historia trwała aż do 1940 roku z wielkimi sukcesami. Ja tam też wspominam właśnie, że też uzasadniam, dlaczego pomimo tej nienawiści, która wypłynęła systemowo ze strony państwa litewskiego, ale to też bardzo słusznie zauważyłeś, Karol, przytaczając manifest Eugeniusza Romera, że my musimy pracować w tym państwie, nie możemy jakby poddać się, no bo Rosjanom się to przez 300 lat nie udało, no to także i my ponosimy tym bardziej większą odpowiedzialność, żeby się nie dać jakby zgnębić nowemu państwu litewskiemu. A to, co tu jest jeszcze istotne, o czym wspominasz we wstępie, to z jednej strony to, że był studentem celującym, bo w większości otrzymywał oceny celujące ze wszystkich swoich egzaminów rolniczych, również tytuł inżyniera rolnictwa z wyróżnieniem. I piszesz również o tym, że praktyki niedaleko Łomży, w gospodarstwie w Ogłuszyce, i miał się tam dać przejąć ideę Józefa Ludosławskiego, czyli ojca znanego nam Wincentego Ludosławskiego, Witolda Ludosławskiego. Ludosławski organizował wykłady na tematy rolnicze dla Włościan, czy również wykładał Piechniewicz. Tam się pojawiła, może ta niego skończył studia, profesor Piechniewicz, postawił sobie za cel bardzo proste zadanie. Musi odbyć konkretne praktyki, żeby się przygotować tą teorię, którą uzyska na uniwersytecie czy w studium, żeby ją spożytkować, dlatego też ten wyjazd do Ogłuszyc koło Łomży. No i tam akurat to było chyba bardzo prorocze spotkanie z Ludosławskim, bo tam się spotkał z ideą pracy społecznej wśród Włościan. Kilkanaście lat później, kiedy będzie już właścicielem Poniemnika, tą samą ideą będzie zarażać swoich chłopów, którzy w jakimś sensie będą od niego zależni. Więc to nie jest przykład takiego, jak czasami nam się to próbuje przedstawiać, tą państwo szlachecką jako takiego ciemiężyciela albo wyzyskiwacza. Tutaj, żeby jakby pokazać jeszcze bardziej tę ideę współczucia do chłopstwa litewskiego, bo nie było. I
Wilczowi zależało na tym, żeby on rozumiał, jak oni rozmieniają. Dlatego on to jest też bardzo dobry przykład tego, jak bardzo mu zależało. Czy Wilcz nauczył się języka litewskiego? Właśnie po to, żeby rozmawiać z nimi. Żeby nie czuli pewnego dystansu. Zresztą oczywiście w tych meandrach te przyczyny były też wynikały z tego, że on nie chciał być jakby, no po prostu chciał rozumieć, co o nim się także mówi. Natomiast tą ideą naczelną było to, że wiadomo, jak się rozumie ten sam język, to się łatwiej porozumiewać ze sobą. Prawda? Nie stworzy się tej bariery. Dlatego też ta idea społeczna była od samego początku bardzo mocno i głęboko zakorzeniona w jego świadomości jako obywatela społeczeństwa, ale także to, co zwróciłem uwagę na samym początku, kwestie tożsamości, tego, że od niego jakby się więcej wymaga. Zaczyna wrzeć. Za chwilę Kluczkowski napisze Kordiana i Hama, przychodzą lata 30. Dochodzi do czasami brutalnych, patrz Kluczkowski, rewizji. Jest dyskusja, że Żeromski to wszystko polukrował, że to Kluczkowski pokazuje prawdę. Czy zderzając się z sytuacją na Litwie, Bichniewicz miał do czynienia z inną kwestią chłopską niż ta, którą znamy w sytuacji polskiej? Czy to tak trudno powiedzieć, bo on jakby o tym nie pisze, że można było jakby tylko wnioskować na podstawie tego, kiedy w życie weszła litewska reforma agrarna. I teraz, żeby zrozumieć ideę tej reformy, to trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy Bichniewicz obejmuje najpierw gospodarowanie, stanie się Paniemunik jego własnością, to w momencie przybycia do majątku Paniemunik liczy 650 hektarów. Pół uprawnych lasów, łąk, wszystkiego tego, co się składa na ten areał tego majątku. Natomiast kiedy wchodzi w życie litewska reforma rolna, ona była nie bez powodu tak napisana, kiedy tak naprawdę ona obcina majątek, czy majątki, które są w posiadaniu Polaków, do 80 hektarów. Oczywiście dla nas ciągle dzisiaj, bo my patrzymy jakby dzisiejszą perspektywą, 80 hektarów to jest bardzo dużo ciągle dla rolnika, prawda? Natomiast Bichniewicz i bardzo wielu innych zastanawiało się, jak w takiej sytuacji wejścia w życie tej reformy rolnej będzie można przeżyć na tych 80 hektarach. To wcale nie było dużo. Tym bardziej, że jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie kwestię no, zredukowania z 650 do 80, no to rzeczywiście to jest tak zwana aresztówka, jak zresztą reforma rolna to nazywała. Ale wydaje się, proszę Państwa, że to była też jakby celowa kwestia trochę państwa litewskiego, no bo niestety w wyniku tej reformy bardzo wielu dotychczasowych właścicieli ziemskich postanowiło zrezygnować i wyjechać chociażby między innymi do Polski. Tak więc ta parcelacja majątku oczywiście powoduje, że dotychczasowi właściciele ziemscy, a tym samym klasa społeczna, jaką jest polska szlachta, no musi stanąć przed nowym wyzwaniem w kwestii odnalezienia się w przyszłości, co nie było prostym zadaniem. Oczywiście pytasz o tą kwestię chłopstwa litewskiego. No, tutaj się właśnie pojawiła kwestia właśnie wejścia w to miejsce chłopów litewskich. Jak to dosłownie wyglądało, to trzeba było wyjść do innych źródeł. Bo takie sytuacje są też znane, ale w kontekście Bichniewicza jedynie opisuje kwestie takie, że no właśnie, chłopi litewscy mogli także z jego majątku brali sobie konkretne części pól, no i nie użytkowali, ale jak sam Bichniewicz pisze w wspomnieniach, najczęściej kończyło się to wielką katastrofą dla nich samych. No bo nie był to ani duży potencjał, żeby można tam było wierzyć, ani też oni nie za bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, no bo
skoro Wiśniewicz się zastanawia, jak wyżyć przy 80 hektarach, no to co z Politewskich chłop mógł zrobić na kilku hektarach? Nie za bardzo jeszcze będą sobie przygotowane, ani nie mając odpowiednich instrumentów, czy też na miejscu, że... Przecież pyta jako ten, który zna techniki uprawy ziemi. Dokładnie tak, tym bardziej, że ci chłopi dotychczas pracowali wraz z nimi, więc no, takie historia zna takie mechanizmy, żeby chcąc rozwiązać pewne kwestie, stosuje się rzeczy, które są zupełnie irracjonalne. W tym przypadku chodziło chyba o to właśnie, żeby w ten sposób jakby uderzyć w tą najbardziej twórczą warstwę polskiej kultury, a także społeczności polskiej w Republice Litewskiej. Wróćmy do życia rodzinnego Władysława Wichniewicza. Na okładce książki, którą mogą dzisiaj Państwo nabyć, znajdziecie, widzicie Państwo zdjęcie, no już bardzo to około 50 lat, prawda? Bo to jest 1939 rok, tak jak czytaliśmy sygnaturę. Na koniu razem z córką, starszą Marią. Starsza córka Maria, mieliśmy jeszcze jedną córkę, Krystynę. Właśnie troszeczkę z perspektywy może tych córek, Michale, tych latorośli, tego życia już rodzinnego, już nie budowania tego miru z Szostakowską, ale już tego dojrzałego życia. Historia tutaj, proszę Państwa, zwłaszcza jednej, a mianowicie Krystyny, młodszej, Maria, to jest 1915, kiedy przychodzi na świat, ona prawda żyje, przeżywa Krystynę, tą młodszą. Krystyna rodzi się w 1919 i tak jak powiedziałem, biogram czy historia życia Krystyny to jest historia na film. Dlaczego? Dlatego, że ta postać słabego zdrowia, chorobita, no, jako absolwentka gimnazjum wileńskiego, tak naprawdę jej historia rozpoczyna się w momencie wybuchu II wojny światowej. Tam musimy zwrócić uwagę na taki bardzo jeden szczególny element. Kiedy w 1939 roku wybucha wojna, kiedy Niemcy padają na Polskę, Polska się broni na wszystkich możliwych frontach, potem 17 września wkracza Armia Czerwona. Generalnie w obliczu tego część jednostek polskich uchodzi na Litwę i tam zostaje internowana. I oczywiście podczas tego internowania, niedawnego zresztą właśnie w majątku po niewoli, przebywa tam słynny, 20-lecie międzynarodowe, ta postać była dość znana, niejaki Jerzy Rożałowski, wybitny kawalerzysta, laureat wielu konkursów kawaleryjskich. Zresztą ja tam wspominam w jednym z przepisów, ale ostatnio także w tym roku ukazał się mój artykuł dotyczący tej postaci. To była również jakby bogata osobowość, która pochłonęła bardzo dużo ilość czasu, żeby ją wydobyć z tej pamięci. Ale to już zachęcam do osobnej lektury na temat Rożałowskiego. W każdym razie ten Rożałowski, kawalerzysta, jest w tym obozie internowany. No oczywiście rodzina Wichniewiczów przychodziła do tego obozu dokarmiać polskim żołnierzom. No i tak się zrodziła kwestia przyjaźni między Krystyną właśnie a Jerzym. Oczywiście w Wigilię 1940 roku zawierają związek małżeński. No i przez długi czas, już wtedy Rożałowski działał w Armii Krajowej, do tego obozu oczywiście ucieka. Obozu internowania jest jednym z bardzo charakterystycznych działaczy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Niestety, jak historia XX wieku, biografia tych ludzi pokazuje, że podczas spotkania w handlu kontaktowym w Wilnie po prostu przepadł, zaginął. Do dzisiejszego dnia nie ma żadnych informacji, co się z nim tak stało. Możemy podejrzewać, że to się stało, że został prawdopodobnie złapany przez NKWD.
no i wiadomo, chociaż jeszcze można sobie się wyobrazić. W każdym razie Rożałowski znika. Maria oczywiście różnymi sposobami stara się szukać go, także już w Polsce po przybyciu do Torunia. Ale niestety ani Czerwony Krzyż, ani nic innego, ani czerwona organizacja nie znajdują żadnego śladu po nim. No i ta historia trwa aż do śmierci Krystyny. Co ciekawe, ona cały czas do końca zachowała to konspiracyjne nazwisko Prębska, bo Jerzy zmienił buzię. Będąc w konspiracji akoskiej nazwisko. Krystyna nie zostaje do końca wierna temu przesłaniu, natomiast potem realizuje swoją historię w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. To jest bardzo bogata od tego momentu biografia tej kobiety, ale zostawmy to, myślę, że to jest dla bardziej zainteresowanych. W każdym razie, jak powiedziałem na początku, jej życie i związek z Jerzym to jest idealna historia na film, który byłby na pewno bardzo ciekawy i bardzo jego wątkowy. Jeszcze jakby dopowiadając jedną rzecz, w historii i Krystyny, i Jerzego doskonale odbija się historia Filistynu. Jak właśnie historia potrafiła przerządzić czy zniszczyć tę dobrą sprawę, doskonale zapowiadające się życiorysy młodych, zdolnych ludzi. Zarówno u Krystyny, jak i też u Jerzego, którego kariera kawalerska wojskowa stała otworem. Czy jesteśmy w tym momencie zupełnie zasadniczym i tragicznym dla Wichniewicza, czyli w momencie wojny. Jest rok 1940, Wichniewiczowie są zmuszeni opuścić Poniemunie, trafiają do Wilna. No a potem nadchodzi rok 45, jak piszesz we wstępie, tragiczny dla twojego bohatera, bo on na zawsze opuszcza Litwę i ostatnie 30 lat życia umiera w 1975 roku. Ostatnie 30 lat życia spędza w Toruniu. Nie wspominasz o tych 30 latach. Oczywiście ta książka, moje wspomnienie z Litwy, nie jest o polskim okresie życiorysu twojego bohatera, ale możesz nam chociaż troszeczkę naświetlić, co dzieje się z nim po roku 45, w tym toruńskim okresie, któremu nie poświęciliśmy uwagi. Tak, no, z drugiej strony też ten zauważyłeś. W 1940 roku, kiedy dochodzi do upadku państwa polskiego i Litwa zostaje wystarczone pierwsze wejście Sowietów na Litwę. Wichniewicz wraz z rodziną zostaje wysiedlony z majątku. Oni wtedy jadą do Wilna, a tam też stara się dobrze pracę, no bo trzeba czegoś żyć. Natomiast najbardziej tragicznym momentem jest moment maja 45, kiedy na zawsze Wichniewicz wraz z żoną, z Zofią i córkami musi opuścić Litwę. Ale teraz już ją definitywnie, to nie jest kwestia przeniesienia się, tak jak było za pierwszym razem, z Poniemunka do Wilna, ale tak naprawdę już... No tutaj znów historycy się spierają, które słowo jest dobre. Patriacja, ekspatriacja, przesiedlenie. Chyba najbardziej sensownym i logicznym jest po prostu wygnanie. Bo przecież trudno mówić o przesiedleniu z mojej własności, z mojego domu do czegoś innego, a przecież tak naprawdę nie dostałem danej rekompensaty za to, że definitywnie zostałem pozbawiony swojej własności. Więc kwestia tego maja 45, kiedy przybywa do Torunia, zresztą to był na mapie tych przesiedleń, był takim naturalnym miejscem. Jak Państwo pewnie wiedzą, do Torunia przybyło bardzo wielu mieszkańców Wileńszczyzny czy też Litwy. Chociażby dość wspomnieć kwestia Uniwersytetu Stefana Batorego, który profesorowie, ludzie związani z uniwersytetem niejako odtwarzają go, tworząc dzisiejszy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Więc wydawało się, że to jest jakby istotne, jakby jedyne miejsce. On oczywiście tam wspomina o tym, że pojawiły się inne wybory, ale
to zdecydowali się na Toruń i tutaj zatrudnił się w firmie jako rolnik, to było zupełnie zrozumiałe dla niego, w firmie nasion rolniczych, taka słynna firma Puszczyńskich przetworów. Ona oczywiście w nowych realiach była już pod zarządem państwowym, więc tam przez jakiś czas pracuje. Na pewno też w tym czasie jest tłumaczem języka litewskiego w Toruniu. Ten okres nie obfituje jakieś wielkie wydarzenia. Tak jak pisał Paszkiewicz, zmierzch nastąpił wraz z opuszczeniem Litwy. Dopiero po latach zarówno Paszkiewicz, jak i też Pichniewicz decydują się na to, żeby pamiętajmy także o tym, że w 1945 roku, kiedy oni opuszczają, to opuszczają też z tą jakby łatą tego, że polscy obszarnicy wyjeżdżają z Sowieckiej Republiki Socjalistycznej, jak oni były. Więc tak jak pisał właśnie Paszkiewicz, musiało trochę czasu upłynąć, żeby też jakby ten kontekst się trochę zmienił. My doskonale pamiętamy jako Polacy także z historii, jakie było nastawienie do polskiej klasy szlacheckiej, tej warstwy społecznej po 1945 roku, zwłaszcza w momencie, kiedy władza ludowa utrwalała swoją pozycję. No to był rzeczywiście bardzo trudny okres dla tej grupy społecznej, więc no, tutaj trudno podejrzewać, że jakieś spektakularne sukcesy moglibyśmy odnotować w życiu Wichniewicza. Trudno to znaczy, że Wichniewicz też nie pozostawia żadnych relacji tekstowych o tym, jak reaguje na sytuację. Osią raczej tej monografii jest kwestia uchwycenia tego, co było na Litwie. Wichniewicz jakby nie dotyka tego, zresztą w tej spuściźnie, którą... Swoją drogą byłoby również interesujące, co dzieje się z nimi, ekspatriantami. No tutaj jeśli można by mówić, to tak jak powiedziałem, to kwestia Krystyny, która rzuca się w wir nauki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam działała przez bardzo długie lata w towarzystwie naukowym. Zresztą też wydaje bardzo, bardzo charakterystyczną książkę dotyczącą ziemi dobrzyńskiej. Więc myślę, że bardziej w tym kierunku powinniśmy pójść. Natomiast Wichniewicz po prostu czy żyje wspomnieniami? Zapewne tak. Na pewno też stara się poniekąd odnaleźć w tej rzeczywistości, która dla niego nie była łatwa. I teraz to co też dotknąłeś na początku, kwestia pamiątek pożarowania. To jest też czas, kiedy Wichniewicz szuka relacji z instytucją Chopinowską, jaką jest Towarzystwo Wydarzenia Chopinowa w Warszawie, żeby sprzedać. Ale to nie chodziło raczej w tym kontekście o to, żeby po prostu jakby pozyskać ogromną ilość pieniędzy, tylko raczej były potrzebne środki na to, żeby jakby utrzymać siebie i rodzinę, ale także chorobić te córki. Tutaj bardzo taką charakterystyczną płaszczyzną jest kontakty między Uniwersytetem Wichniewiczem a bardzo znaną Chopinologią drugiej połowy XX wieku, Krystyną Kobylańską. Ja oczywiście wspominam o tym w jednym z przepisów, ale to tylko tak jak wyrzucam, to jest też kwestia na zupełnie inne spotkanie. W każdym razie to była też ta naturalna droga, że te pamiątki trafiły do dzisiejszego Muzeum Fryderyka Chopina. Dzięki temu pamiętajmy także o tym, że zarówno Maria, jak i Krystyna zmarły bezdzietnie. Zresztą Maria nigdy nie wyszła za mąż, a Krystyna, jak Państwu mówiłem przed chwilą, po zaginięciu Jerzego również dalej jakby nie kontynuowała tej przestrzeni matrymonialnej czy małżeństwa. Więc ostatnia z nich umiera Maria w 2010 roku, to było społecznie w Toruniu.
No i to jest jakby ostatni akord tej historii, która jakby definitywnie domyka historię Wiśniewiczów tutaj na polskiej ziemi. Czy moglibyśmy prosić o przeczytanie fragmentu wystąpienia Wiśniewicza? Ja myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że kwestia związana tutaj tych elementów, jeśli chodzi o... Po prostu tak, monografia nie jest jakoś wyjątkowo obszerna, jak się Państwo zorientowali, no bo tak naprawdę to jest wszystko to, co Wiśniewicz nam pozostawił. Więc jedyną moją rolą było to, żeby w tym sensie dopracować to, żeby jak Państwo wezmą to do ręki, to mogli w jakimś sensie to, o czym będziecie czytać, stało się dla Was jasne. Dlatego też ta kwestia związana z przepisami, myślę, że też jakby bardzo dużo wnosi do tej przestrzeni. Proszę Państwa, mamy około tak 300 bardzo rozbudowanych przepisów, pamiętajcie Państwo. Aparat krytyczny to jest coś, czym ta pozycja zdecydowanie zaleca się czytelnikowi. Dociekliwemu czytelnikowi. Myślę, że tak. Dlatego też w przeciwnym razie sobie na pewno łatwiej się to czyta. Nie wiem, który fragment byłby dla Państwa dość istotny. Ja myślę, że tutaj ta historia jest cała bardzo ciekawa, natomiast może tak, był fragment o tym, jak tam Wiśniewicz wspomina o takiej bardzo ciekawej historii, a mianowicie jak zaprosili do dworu na Jasełka dzieci litewskie. No i oczywiście tam dotyka się takiej bardzo ważnej kwestii jakby no, tych relacji społeczno-politycznych, bardziej historyczno-politycznych, kiedy to, już teraz nie pamiętam, w którym miejscu to jest, ale na pewno Państwu mówię o tym dlatego, że podczas tych jasełek, które każdego roku w okresie Bożego Narodzenia osoby narodowe są organizowali, podczas jednego z takich jasełek Albuk, czyli ten chłopiec, tej litewski chłopiec, prezentuje taki wierszyk między innymi. Znajdę Państwo jakby szczegóły, ja go przytaczam z pamięci. Albuk prezentuje taki wiersz, że któregoś dnia, czy przyjdzie taki dzień, kiedy oni jako młodzi Litwini odbiją Wilno, wezwolą Wilno i wyrżną wszystkich Polaków. No i oczywiście po tym wierszyku zapanowała konsternacja w dworze, no bo jak to Sofia pyta Albuka, czy najpierw matka zwraca uwagę Albukowi, kiedy Sofia pyta, no jak to Albuk, no, czyli nas Wiśniewiczów tutaj mieszkających, też chcesz wyrżnąć? No i matka ona zapewne absolutnie, no jak, przecież wy to nie, absolutnie. Ale to, proszę Państwa, ten wierszyk pokazuje, jak działała litewska szkoła. Oni oczywiście widzieli w Polakach, wroga, ale ten wróg się jawił gdzieś tam daleko, na Gdańszczyźnie, w Polsce. Natomiast Wiśniewiczowi, a z racji tej, że, tak jak powiedziałem, był działaczem społecznym, spółdzielczym także, który dobrze traktował swoich współobywateli, no to na pewno oni się nie jawili jako wróg. Dlatego też od razu matka prostuje, ale swojego syna, że absolutnie, wy jesteście swoi Polacy, wrogowie to tam, czyli gdzieś dalej. I to pokazuje też bardzo mocno te napięcia na linii Polacy, Litwini, jak trudno było się, jak mocno trzeba było się starać na przykładzie Wiśniewiczów, żeby tą pozytywną egzystencję pracować. No i oczywiście rok 40, wejście bolszewików na Litwę powoduje, że cała ta egzystencja, koegzystencja tych dwóch narodów, Polaków, Litwinów, Żydów poniekąd,
Wszystko zostanie unicestwione przez bolszewicką ideologię. Więc polecam Państwu ten fragment, jak już teraz kilka odnowić, proszę, na razie on szczególnie utkwił w pamięci, bo on chyba najbardziej obrazuje to było społeczno-polityczne. Ja bym bardzo wszystko zachęcił Państwa do osobistej lektury, natomiast to bardzo bym prosił, jeżeli ktoś z Państwa ma pytania, to bardzo proszę. Dobrze, proszę Państwa. To tym bardziej myślę, że zachęcającym jawi się zakup tej książki. Tym bardziej, że tak, zbliżamy się powoli do czasu, kiedy...